Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj krótki vlog z lasu. Otóż ja sobie tutaj z ręki filmuję, przy okazji testując Canona EOS R5. A dzisiaj zabrałem Was do lasu w środku dnia, bo jest godzina 14:15. Po to, żeby pokazać Wam po pierwsze, czy rzeczywiście mniej więcej samo południe jesteśmy w stanie zrobić ciekawe zdjęcie w lesie, a po drugie, jak ja sobie wybieram temat do takiego zdjęcia, więc zapraszam Was na krótki spacer po Campinosie i krótką opowieść i kilka podpowiedzi o tym, jak wynajduję sobie tematy, jakie fotografuję. Zapraszam. Naprawdę bardzo fajnie, co widzicie na tych przebitkach, które Wam pokazuję. Myślę, że jeszcze, bo mamy 13 września, myślę, że jeszcze około tygodnia do dwóch, kiedy szczególnie w tych liściastych lasach zacznie pojawiać się nieco więcej kolorów, ale tak i tak już jest fajny klimat, szczególnie o poranku. W tej chwili w środku dnia oczywiście tego nie widzimy, natomiast jeśli pojawi się więcej mgieł o poranku, to wszystko zaczyna żyć, więc tym trudniejsze jest fotografowanie lasu o tej porze, czyli w południe. Powoli zaczynam rozglądać się za tematami, ale to, na co chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to przede wszystkim światło. Żeby o tej porze dnia zrobić w lesie coś ciekawego, potrzebujemy rzeczywiście światła. Światła, które w tej chwili mamy, ono już nie jest dokładnie nad nami, jest nieco poza zenitem, więc schodzi powoli w dół. Zachód mamy około godziny 19, więc te cienie zaczynają się już układać, chociaż są dosyć krótkie cały czas. Ale tak i tak to, co przede wszystkim będziemy chcieli wykorzystać w tej sytuacji, to światło, które będzie w jakiś specyficzny sposób padało na jakiś krzak, roślinkę czy też drzewo. Więc zobaczymy, czy uda mi się coś ciekawego znaleźć. Idziemy dalej. Ja mam pierwsze takie miejsce, które potencjalnie może być ciekawym tematem do sfotografowania. Nie mówię, że jest to kompozycja, która będzie super spektakularna, natomiast na te trawy, które po pierwsze odcinają się kolorystycznie od reszty tego lasu, a po drugie są dość delikatne w stosunku do całości i tworzą taką czuprynę, tak bym to nazwał. Na nie pada dosyć fajnie słońce, więc można spróbować wykadrować to sobie na dłuższej ogniskowej i zobaczyć, co nam z tego zdjęcia wyjdzie. Aparat jest już na statywie, przerzuciłem sobie obiektyw na 70-200 i w tej chwili jesteśmy na 70 mm. Widzicie dokładnie to, co ja widzę na live view, to co widzę w wizjerze mojego aparatu. No jak widzicie, kilka rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę. Po pierwsze, mam ustawioną temperaturę barwową, czyli balans bieli w kelwinach. W tym przypadku będzie to, już popatrzymy, 5000 kelwinów. Wróćmy do innych ustawień. Profil mamy standardowy i jak widzicie, oczywiście rejestruję obraz w RAW-ach. To, co istotne również w tym przypadku, preselekcja przysłony i fokus ustawiam manualnie. Widzicie na środku ekranu taki kwadracik, gdzie jak będę wyostrzał, to widzicie, gubię ostrość i zjeżdżają się takie trójkąty, które pozwalają mi na precyzyjne ustawienie ostrości. No i to jest jedno z kadrowań na 70 mm. Te trawy wyglądają dość fajnie, świeci na nie słońce, ale to, co przeszkadza mi zawsze w takich zdjęciach w lesie, to jest ten drugi plan. Jak widzicie, z tyłu mamy duży zielony krzak, który jest oczywiście rozmyty, bo przysłonę mamy ustawioną bardzo niewielką, 3,5. ISO mamy 1250, więc możemy to ISO sobie zmniejszyć, żebyśmy widzieli
żebyśmy mieli jak najlepszą jakość tego obrazu, zmniejszmy je do ISO 100. Czas ekspozycji w tej chwili będzie 1/200 sekundy, więc absolutnie w porządku. I zróbmy to jedno zdjęcie. I tak ono wygląda. Natomiast co stanie się, kiedy troszeczkę zmienimy ogniskową, a właściwie nie troszeczkę, tylko dość mocno? Otóż, tak jak mówiłem, ja bym chciał ten kadr zrobić troszkę bardziej abstrakcyjnym. I popatrzmy, jak te trawy tutaj wyglądają. Myślę, że te jaśniejsze trawy zostawimy sobie w centrum kadru. Tutaj oś nie ma znaczenia w sensie horyzontu. I popatrzcie, w tej chwili przesunę sobie punkt ustawienia ostrości. Przysłonę, domknę do 4 i ustawię ostrość. I zobaczmy, te kilka traw będzie tutaj w dość fajnej ostrości. Wszystko, co w ich płaszczyźnie, tam chyba nawet jakiś pająk gdzieś się buja. A może mi się tylko wydaje. No i wyzwolmy w tej chwili migawkę, z tym, że zanim to zrobię, to jeszcze wejdziemy sobie tutaj do menu, już momencik, do menu i zmienimy wyzwolenie migawki na takie z opóźnieniem i dwusekundowe opóźnienie ustawimy i teraz wykonajmy zdjęcie. Jeszcze troszeczkę ostrość. O, właśnie. Słyszycie w tej chwili timer. No i mamy wykonane pierwsze zdjęcie. Jak widzicie, zmiana samego kadrowania, zmiana ogniskowej dość mocno to zdjęcie zmienia. Mamy kolejny ciekawy temat, który tak naprawdę jest pozostałością, wydaje mi się, po konwaliach. To są pojedyncze listki, które mamy tutaj i też na nie, jak widzicie, od czasu do czasu zaświeca słońce, więc ponownie zmienimy obiektyw na dłuższą ogniskową, bo jak wiecie, już w lesie zdecydowanie ta dłuższa ogniskowa jest lepszym rozwiązaniem i spróbujmy zobaczyć, czy uda się coś ciekawego na długiej ogniskowej zrobić z tymi listkami. Najpierw ustawię sobie punkt fokusu gdzieś tutaj, mniej więcej właśnie w mocnym punkcie. OK. I na przysłonie 3 zróbmy sobie jedno zdjęcie. A teraz sięgnijmy jeszcze dalej. I popatrzmy sobie, czy tutaj, o właśnie, chciałem jeszcze spróbować zrobić zdjęcie tego jednego listka, ale z takim kadrowaniem, gdzie to drzewo będziemy mieli od prawej. Więc popatrzmy. Okej. Teraz wyjdziemy na chwilę na taką otwartą polanę i zobaczycie, jak wyjście spod tej osłony lasu, z tych właśnie wysokich drzew, pod którymi w tej chwili jestem, jak bardzo zmienia to światło i jak to światło, kiedy wyjdziemy, staje się ostre, chociaż i tak słońce jest w tej chwili w lekkiej dyfuzji za chmurami, więc warto zwrócić uwagę na to, jeżeli fotografujecie w ciągu dnia, w południe, czy też tak jak ja, gdzieś tam godzina 14-15, kiedy mamy ostre światło, warto zwrócić uwagę na to, żeby schować się gdzieś w jakimś delikatnym cieniu i wówczas zdecydowanie to światło będzie subtelniejsze, będzie delikatniejsze. Ależ to przepaliło. O właśnie, teraz słońce świeci na mnie od tej strony. Będzie delikatniejsze, będzie subtelniejsze i łatwiej Wam będzie znaleźć jakiś interesujący kadr, więc ja jeszcze się przejdę kawałek i spróbuję znaleźć jeszcze jeden temat do tego materiału i pokazać Wam, jak do takiego tematu można podejść. No ten ostatni temat, szukam jakiegoś właśnie pojedynczego drzewka, które
pozwoli mi na to, żebym mógł je sfotografować z ogniskowej gdzieś między 150 a 200 mm z większej odległości, po to, żeby uzyskać fajną separację z jednej strony tła, a z drugiej strony fajne rozmycie tego tła, więc chodzę w tej chwili po lesie i szukam czegoś takiego, jednocześnie zwracając uwagę na rzecz teoretycznie dość oczywistą, ale na to, żeby to jedno drzewko znajdowało się w takim miejscu, gdzie nie panuje zbyt wielki chaos. A wierzcie mi, że to wcale nie jest takie oczywiste. Przydają się też takie wzniesienia jak to, bo czasami stojąc poniżej możecie znaleźć coś na takim wzniesieniu. Niewielki krzaczek, który da się bardzo fajnie wyciąć z całego tego krajobrazu właśnie na długiej ogniskowej. No ale to wszystko wymaga pospacerowania i wymaga też cierpliwości, bo bardzo łatwo się zniechęcić wtedy, kiedy nic nie jesteśmy w stanie znaleźć. Popatrzcie, jak to wygląda wokół mnie. No cóż, idziemy dalej. Zaraz zobaczymy, czy w końcu coś się uda panu Marcinowi wypatrzeć. Zobaczymy. Wygląda na to, że po niemal godzinie chodzenia znalazłem temat, który może nie jest idealny, ale na pewno pozwoli mi pokazać wam, o co tak naprawdę mi chodzi, kiedy mówię o tym, żeby z tego całego bałaganu leśnego wyselekcjonować temat, który fotografujemy. Patrzcie, ja w tej chwili jestem na 135 mm. Przysłona 4 ISO, myślę, możemy znowu zmniejszyć, ponieważ fotografuję ze statywu. Znowu wybierzmy sobie wyzwolenie migawki z opóźnieniem. Dwie sekundy. Ok, i teraz zobaczcie, na 70 mm to drzewo ginie w całym tym bałaganie leśnym. Ja trochę poczekałem, żeby minimalnie siadło słońce na tym. To jest chyba jeszcze młody w miarę dąb. I teraz zobaczcie, wraz z powiększaniem, zaraz z wydłużaniem ogniskowej, ja celowo chcę dość ciasno skadrować. Przysłona 4, ale myślę, że możemy ją jeszcze troszeczkę domknąć i widzicie, że ten drugi plan dość mocno nam się rozlał. Widać tam oczywiście zarysy, ale dodatkowo te gałęzie z drzewa po lewej stronie i po prawej stronie spadają nam w kierunku właśnie tego naszego dębu, który u góry jest dość wąski. Ja jeszcze spróbuję troszeczkę to przekadrować. Zobaczmy. O, właśnie. U góry jest dość wąski, a do dołu on nam coraz bardziej się rozszerza. Więc złapmy jego liście. Ok, od samej góry i ten dół będzie taki dosyć szeroki. Nie, myślę, że tą górę też minimalnie przytnę. Ciaśniej to zdecydowanie skadruję. Mam wrażenie, że coś mi wlazło pod nogawkę i zasuwa mi po nodze, więc zajrzę sobie tam, czy nie złapałem jakiegoś stworka. Nic tam na szczęście nie ma. Ojejku. No i teraz cóż, właściwie domknijmy jeszcze trochę tą przysłonę do 4, 5, nawet 5, 5, 6. Myślę, że tak będzie ok. Niewielka korekta ekspozycji. Przepraszam, nie w tą stronę. O, właśnie, żeby to troszeczkę ciemniejsze się zrobiło. No i cóż, myślę, że ten kadr to będzie ostatni kadr, który tutaj wykonamy, więc jeden strzał. Jak widzicie, teraz znowu tą ekspozycję sobie minimalnie skorygujemy, ale teraz na plus zawsze wolę mieć zapas i będziemy mogli później w postprodukcji zobaczyć, jak to wygląda. Jeszcze biorę pod uwagę to, że będziemy to kadrować w proporcji 4 do 5, ale w pionie, więc taki wariant też rozważam. Co z tego wyjdzie ostatecznie, to zobaczymy. Myślę, że jeszcze raz spróbuję jeszcze troszeczkę ciemniej z tą ekspozycją pójść. O, właśnie.
Jak widzieliście, taki spacerek po lesie jest po pierwsze bardzo fajny, bo można solidnie wypocząć. Ja zrobiłem jakieś 7000 kroków, więc jeszcze tylko 3 i dzienna dawka będzie wykonana. Pokazałem Wam proces takiego tworzenia zdjęcia, jak ja to widzę w wizjerze swojego aparatu. I oczywiście nie są to kadry spektakularne do może portfolio, ale dają Wam pewien pomysł, pewną podpowiedź na to, jak myśleć wtedy, kiedy no, jesteśmy w takim miejscu, jak chociażby ten Campinos, gdzie jednak w tym lesie mamy sporo bałaganu, sporo chaosu. Na pewno można tu znaleźć jeszcze ciekawsze kadry, jeszcze ciekawsze miejsca, ale wymaga to nieco więcej czasu. Ja postanowiłem, że dzisiaj około 3 godzin po tym lesie podrepczę i mniej więcej w tej chwili te 3 godziny mijają. Jeszcze muszę dojść do samochodu, który jest jakieś 1,5 kilometra stąd pewnie. Przy okazji nie gubiąc się, w czym jestem specjalistą, muszę przyznać. No i cóż, i będę wracał do domu. Mam nadzieję, że tego typu materiały, kiedy widzicie nie tylko to, jak ja coś opowiadam, ale również to, jak patrzę przez swój aparat, są dla Was ciekawe i też zmotywują Was do tego, żeby nawet w taką pogodę jak dzisiaj, o takiej porze, gdzie zacząłem tak naprawdę o godzinie 14, czyli można powiedzieć w środku dnia, wtedy, kiedy normalnie nie fotografuję, że to Was też przekona do tego, że warto wyskoczyć do lasu. Na koniec, być może, jeśli zrobiłem jeszcze jakieś ciekawe zdjęcia, to zobaczycie może 2, 3 czy 5. Więc obejrzyjcie do końca. Na dzisiaj tyle. Widzimy się wkrótce w kolejnym materiale, bądź ze studio, bądź z pleneru. Serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.